reżimowi. Ludzie mają nadzieję, że rządy dyktatora nie będą trwały wiecznie. Im częściej słuchałam radia, tym częściej miałam wrażenie, że jestem oszukiwana. Walczy z rewolucją cyfrową i to właśnie kultura popularna, nie broń, może obalić jego reżim. Życie wewnątrz tajnego państwa. Jiro Ishimaru jest reporterem, który robi to, czego reżim boi się najbardziej. Ma sieć agentów filmujących potajemnie życie w tym kraju. To niezwykle niebezpieczne zajęcie. Filmowanie życia codziennego jest tu traktowane jak zdrada stanu. Jeśli ktoś zostanie złapany, trafia do więzienia, z którego może już nigdy nie wyjść. Filmowanie jest nielegalne. Ogrodzenie z drutu kolczastego, wysokie, prawda? Rok temu jeszcze go tu nie było. Pokazuje, że rząd postanowił nie wpuszczać uciekinierów. Zaczyna wywierać psychologiczną presję na mieszkańców. Strażnicy mają rozkaz strzelać do uciekinierów. Dwa lata temu, kiedy władzę w kraju przejął posterunki wzmocniono. Po swoim ojcu i dziadku jest on trzecim przywódcą. Odziedziczył kraj, który żyje w największej izolacji na świecie, gdzie ludzie nie mają dostępu do internetu, a państwo kontroluje wszelki przepływ informacji. Ale nawet przy tak ostrej kontroli Jiro potrafi przemycić nagrania. Agenci Jiro dostarczają mu nagrania z obszarów, na które żaden cudzoziemiec, a tym bardziej dziennikarz, nie ma wstępu. Oto sceny, które reżim pragnie ukryć przed światem. Agenci to zwykli obywatele, wiedzą, że ryzykują życie. Nie wszyscy żyją w biedzie. W stolicy kraju istnieje niewielka elita, która wiedzie wygodne życie. Państwowa telewizja wmawia głodującym ludziom, że żyją w kraju dobrobytu. Pokazuje się zaawansowane technologie, zdjęcia szczęśliwych, dobrze odżywionych dzieci i sklepów pełnych towarów. Reżim bez przerwy wmawia obywatelom, że żyją w najlepszym z krajów. To jest szef propagandy. Dyktatura gnębi ludzi nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Przywódca kraju przedstawia się jako słońce narodu. Propaganda jest wszechobecna. Głośniki na ulicach nadają bez przerwy przemówienia zakażenia siebie i innych. To jest puszczane na okrągło już od 3 miesięcy. Wódz obiecuje w nim ludziom świetlaną przyszłość. W stolicy telewizję państwową można oglądać na miejskich placach. Reżim wymaga lojalności. Każdy, kto nie stawi się na cotygodniowe zebranie, staje się podejrzany. Reżimowi udaje się utrzymać przy władzy, stosując taktykę zastraszania. O
Ostatnie zdjęcia satelitarne analizowane przez Amnesty International pokazują, że od czasu dojścia do władzy kraju przybyło obozów pracy. Przebywa w nich 200 tysięcy cywilów. Jeden z obozów, Kwasong, zajmuje teren 540 km2. To 3 razy więcej niż powierzchnia Waszyngtonu. Szacujemy, że 11 mieszkańców jest więźniem politycznym. Wielu z nich trafiło do obozu, bo zostali złapani w trakcie próby ucieczki. Jest tylko jeden kanał telewizyjny, państwowej telewizji. Wiele godzin dziennie nadaje programy gloryfikujące, ale to nie znaczy, że mieszkańcy tego kraju mogą oglądać tylko to. Jiro Ishimaru przemyca nagrania za granicę, ale dla reżimu niebezpieczny jest także Chung, uciekinier, który obecnie przemyca tam zagraniczne filmy i programy telewizyjne. Oczywiście, że to ryzykowne. Chcę im to wysyłać, więc to robię. Podobno co najmniej 100 ludzi, którzy bardzo chcą dostać mnie w swoje ręce. Tylko nie wiedzą, gdzie jestem. Chung i jego partner biznesowy są w drodze do granicy, przemycają laptopy, radia, pendrive'y, magnetowidy. Boję się, kiedy tak prowadzisz. Oficjalnie importują grzyby. Przekupili strażnika, który pozwala im przekroczyć granicę. Tu możemy się zatrzymać. Na chwilę. Przez granicę nie można przejechać samochodem. Nie denerwuj się. Możesz zrobić zbliżenie, możesz? Te dranie się nam przyglądają. Patrzą na nas? Tak. Strażnik, którego przekupili, nie może przeprowadzić ich przez granicę, więc Chang postanawia zaczekać do nocy. Przed ucieczką Chang wielokrotnie przekraczał granicę nielegalnie, szmuglując towary, aż został złapany i oskarżony o szpiegostwo, a następnie osadzony w obozie dla przestępców politycznych Jodok. Trafiłem do obozu 6 kwietnia 2000 roku. Tam było strasznie. Już pierwszego dnia dali mi popalić.